Akord pierwszy bierze się tu, na 12 progu. Tu i tu. Bartek, jak się gra ten początek, bo tylko ten początek jest najtrudniejszy, a resztę znalazłem akordy po prostu w necie, bo razem z lyrics i sobie po prostu będziesz grał, bo są identyczne, bo sprawdziłem po prostu, czy działają razem z piosenką, bo nie zawsze tak jest, że to działa. Wiesz co, zaraz pokażę ci, patrz, najtrudniejszy jest ten wstęp, ale wiadomo, on tam potem występuje w środku, musiałbyś się tego nauczyć. To jest, dla mnie jest to też trudne, bo jest taka łami palcówka. Mam grube paluchy, czyli patrz, to jest na drugim, na 12 progu, naciskasz po prostu tu, na pierwszej strunie na 12, na drugim, na drugiej strunie na 12, a na trzeciej strunie na 13. Czyli tu, czyli ja na przykład taką konfigurację sobie palców biorę, że jest tutaj, tutaj i tutaj, a ty sobie tam. Potem robisz sobie, jak zejdziesz z tego dziwnego akordu, czyli 12, 12 i 13 próg, to ja sobie potem łapię po prostu jednym palcem na 11 progu i na 9, 3 struny na raz. Czyli brzmi to tak. A potem schodzisz, jeszcze raz pokażę. O, sorry, pomyliłem się. Dopiero tą piosenkę rozpracowałem przed sekundą i nie pamiętam dokładnie. Potem patrz, tak? Potem pozycję akordu D-dur, tak jakbyś miał D-dur. Przesuwasz na drugi, trzeci, na czwarty próg. Czyli grasz coś takiego. Potem już to samo powtarzasz. I zaczynasz śpiewać. A, nie pamiętam akordu. I tam, gdzie wyślę ci tą piosenkę, będziesz musiał pamiętać, że tam, gdzie jest literka B, to B to jest takie to znaczy, że to jest polskie H, bo na całym świecie jest tak, że czyli taki akord, może pokaż mi jak to, czyli ja łapię to tak, by szybciej, ale oczywiście powinno się łapać tak. Masz zapisane jako B i na całym świecie jest to zapisane jako B, natomiast u nas w Polsce, nie wiem czemu, tylko w Polsce jest uczą tego jako akordu H, a B to znów jest akordem B, nazywa się w Polsce H z bemolem, czyli H obsunięte tak niżej. Ale tak naprawdę jest to, czyli polski akord H, a angielski akord B i międzynarodowy akord B. Czyli będziesz miał tam B, czyli o tym musisz pamiętać. No i wszystko, no i w zasadzie jeszcze raz pokażę ten wstęp. Pokaż to jak go da wstęp. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo operatorce, mojej córce, Jagodzie. To coś wcisnąć? No wyłącz.